Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w dzisiejszym odcinku powiem Ci, jakie przekonania mają ludzie biedni. Jeśli zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że jedni są ultra bogaci, a inni cały czas po prostu żyją z miesiąca na miesiąc, to wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku powiem Ci o przekonaniach, które te dwie grupy odróżniają. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy. Biedni uważają i wierzą w to, że to czynniki zewnętrzne determinują bogactwo. Bardzo często słyszę, że żeby zostać miliarderem czy milionerem, to trzeba się urodzić w Stanach Zjednoczonych i to najlepiej w jakiejś bardzo bogatej rodzinie, co samo w sobie nie jest prawdą. Albo jest tylko po części prawdą, bo faktycznie, jeżeli urodziłeś się w Stanach i urodziłeś się jako bogaty człowiek, to jest większa szansa, że będziesz jeszcze bogatszy. Ale to nie jest coś, co determinuje bogactwo. Bo teraz tak, faktycznie, jeżeli popatrzymy sobie, gdzie są ulokowani miliarderzy, to najwięcej ich jest w Stanach Zjednoczonych, na drugim miejscu są Chiny, na trzecim miejscu są Niemcy, a na czwartym miejscu jest Rosja. I teraz tak, jeżeli popatrzymy sobie na Stany Zjednoczone i Niemcy, to faktycznie ich gospodarki są do siebie zbliżone, ale no, chińska i rosyjska to już troszeczkę inny ustrój, tak? Inne warunki. Więc to nie jest tak, że miejsce, w którym się urodzisz, determinuje to, kim będziesz w przyszłości. Dodatkowo żyjemy w takich czasach, że w każdym momencie możesz robić z Polski biznes na cały świat. Masz dostęp do internetu i masz dostęp do klientów z całego świata. Nawet się nie musisz wyprowadzać. Ale oczywiście są pewne rzeczy na przykład w Stanach, które ułatwiają ludziom robienie biznesu, ale to nie determinuje Twoich zarobków. I teraz tak, czytając komentarze, dochodzę do wniosku, że część osób wierzy w to, że trzeba urodzić się w bogatej rodzinie, żeby być bogaty, co oczywiście nie jest prawdą. Okazuje się, że większość miliarderów na tym świecie zaczynała od zera i sama zbudowała swoje bogactwo. Oczywiście są tacy, którzy odziedziczyli majątek albo go rozwinęli, nie? Na przykład jak Donald Trump. Fred Trump doszedł do swojego bogactwa sam, następnie przekazał swój majątek Donaldowi, który 3 razy bankrutował, ale oczywiście dzisiaj to on jest bardziej znany niż jego ojciec. Ale bardzo, bardzo często i w większości przypadków to miliarderzy sami dochodzili do swoich fortun. Co więcej, każde następne pokolenie zazwyczaj niszczy i trwoni fortunę, którą zbudowali rodzice. Więc to nie jest tak, że urodzenie się w jakimś miejscu albo odziedziczenie majątku jest gwarantem Twojego bogactwa. Nie możesz zwalać swojej aktualnej sytuacji na czynniki zewnętrzne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Ty uważasz, że winny jest rząd, że winny jest PiS, że winni są inni ludzie, że winni są bogaci, że winny, nie wiem, winna jest pogoda, cokolwiek by to nie było, to nigdy nie będziesz brał odpowiedzialności na siebie i nie będziesz w stanie rozwinąć się biznesowo, finansowo. No bo teraz, jeżeli mam taką sytuację, że masz firmę i uważasz, że pracownicy są po prostu idiotami, to nie jest ich wina, że czegoś nie wiedzą, bo albo właśnie kuleją procedury, albo Ty zatrudniłeś niewłaściwe osoby. Więc zamiast szukać winnych i zwalać na pracowników, zastanów się, jak dany problem rozwiązać. I to na pewno znacznie bardziej Ci pomoże i pomoże rozwinąć Twoją firmę, Twoją karierę. Więc zawsze, kiedy chcesz zwalić coś na czynniki zewnętrzne, zastanów się, czy to po prostu Ty czegoś nie wiesz albo nie zrobiłeś i przez to właśnie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Punkt drugi. Ten punkt będzie bardzo ciekawy, ponieważ wiele osób wierzy w to, że bogactwo jest ograniczone. Czyli jeżeli na przykład Twój sąsiad się wzbogacił, to zabrał te pieniądze Tobie, nie? Co oczywiście samo w sobie jest jakimś absurdem. Ale bogactwo na tym świecie nie jest ograniczone. Jakby to wyjaśnić, że jedni są bogaci i mają dużo, dużo więcej niż potrzebują, a inni są biedni i mają cały czas za mało. Wyobraź sobie, że grasz w Monopol. Mamy powiedzmy 5 ludzi przy stole, tak? I każdy dostaje tą samą pulę pieniędzy. I zobacz, co się stanie po jakimś czasie. Po jakimś czasie jedni zaczną bankrutować, a inni zaczną gromadzić po prostu wszystkie pieniądze. I ostatecznie wygrywa jeden gracz, który zgromadził najwięcej pieniędzy. I tak najlepiej można porównać tą grę właśnie do bogacenia się i bogactwa, tak? Zarabiania pieniędzy. Ponieważ jeżeli gramy w tej grze, to tak naprawdę wszyscy możemy wystartować z tego samego punktu, ale na samym końcu tylko jedna osoba albo tylko mała grupa osób będzie bogata. I dlatego jest tak, że na przykład ten, nie wiem, 3%, 5% ludzi na świecie ma większość bogactwa. Zawsze tak będzie, tak? Zawsze tak będzie. Gdybyśmy teraz wzięli tym bogatym te pieniądze i rozdali wszystkim porówno, to naraz się okaże, że po kilku latach znowu jedni są bogatsi, a inni są biedniejsi. Bo naprawdę wiele czynników na to wpływa, czy Ty jesteś bogaty, czy Ty jesteś biedny. Sama Twoja zaradność, chęć dążenia do celu, wyznaczanie sobie w ogóle celu. Większość ludzi na tym świecie chce żyć wygodnie, tak? Chce mieć mieszkanie lub dom i chce mieć samochód i jeździć na wakacje raz w roku. I to jest cel większości ludzi na tym świecie. Ludzie po prostu chcą przetrwać, tak? A bogaci chcą zarabiać pieniądze, chcą budować wspaniałe firmy. I jeszcze jest pewna różnica pomiędzy milionerami a miliarderami. Milionerzy chcą się wzbogacić sami dla siebie i do pewnego punktu zarabiają pieniądze, a jak zarobią odpowiednią ilość pieniędzy, to po prostu mówią ok, to mi starczy i jest fajnie, a miliarderzy znowu chcą zrobić coś więcej, mają jakąś większą misję, tak? Przykładowo Jeff Bezos nie dbał nigdy o finanse, nie dbał o to, żeby Amazon był rentowny na samym początku. Jego celem nie było zbudowanie firmy, która spowoduje, że stanie się bogaty, tylko jego celem było zbudowanie wspaniałej firmy, która zmonopolizuje internet, tak? Co zresztą mi się wydaje, po części się mu udało. Więc bogaci będą dążyli do bogactwa, a biedni po prostu chcą żyć wygodnie. I pewne różnice w mentalności, w przekonaniach, w wiedzy, w chęci dążenia, no bo generalnie, żeby być bogatym, to trzeba parę rzeczy poświęcić. To nie jest tak, że bogaci sobie siedzą na tyłku i stają się bogaci od siedzenia na tyłku. To nie jest tak. To jest stres, to jest niepewność, to są nieprzespane noce, to jest rozwiązywanie problemów, to jest zatrudnianie i zwalnianie ludzi. Więc generalnie, jeżeli byśmy rozdali wszystkim ludziom na świecie taką samą pulę pieniędzy, to po jakimś czasie znowu bogaci by byli bogaci, a biedni byliby biedni, więc tego się nie da zrobić i redystrybucja tak naprawdę tutaj nic nie zmieni. Więc pamiętaj o tym, że bogactwo nie jest ograniczone, mamy naprawdę coraz to lepiej na świecie, a te pieniądze po prostu, większość pieniędzy będzie i tak płynęła do tych ludzi, którzy chcą być bogaci i do tego dążą. Punkt trzeci. Biedni wierzą, że żeby być bogatym, trzeba być geniuszem i tak, niektóre osoby, które są miliarderami, są geniuszami, tak? Przykładem może być tutaj Elon Musk. Jego mama już w dzieciństwie wiedziała, że on jest geniuszem. On miał niesamowitą wyobraźnię. On miał bardzo duże problemy w kontaktach z rówieśnikami, ponieważ bardzo często na przykład zatrzymywał się w jakimś miejscu i ludzie koło niego chodzili, mówili do niego, a on stał nieruchomy i pewne rzeczy sobie wyobrażał. On ma po prostu niesamowitą wyobraźnię. Ale to nie jest tak, że każdy musi być geniuszem, żeby być bogaty, a wręcz przeciwnie, osoby, które mają bardzo wysoki iloraz inteligencji, bardzo często nie będą bogate. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie. Rockefeller przez wielu był uważany za osobę, która była średnio inteligentna, ale miał inne predyspozycje. Potrafił negocjować, czego nauczył go tata w dzieciństwie, potrafił handlować, potrafił inwestować, wyczuwał trendy, okazje. Dlaczego więc jedni, którzy są mega inteligentni, nigdy nie będą bogaci, a inni, którzy są głupi, mogą to bogactwo zdobyć? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy jesteś inteligentny, kiedy jesteś mądry, bo inteligencja a mądrość to są dwie różne rzeczy, ale kiedy jesteś inteligentny, kiedy jesteś mądry, to bardzo często wiele rzeczy analizujesz. Analizujesz pewne rzeczy pod różnym kątem. Przykładowo, czy wejść w ten biznes, czy nie. I ty analizujesz tysiące różnych scenariuszy. Nawet jeżeli masz jakąś tam pewność, że ten biznes może wypalić, to bardzo często analizujesz wiele rzeczy i zatrzymujesz się w pewnym momencie, ponieważ zaczynasz się bać, bo może coś nie wyjść, bo jesteś na tyle inteligentny, że rozumiesz, że może coś nie wyjść, tak? Ale właśnie ta inteligencja w pewnym momencie zaczyna cię zatrzymywać. Z kolei ludzie głupi, może powiedzmy średnio inteligentni, bo głupi to też jest zupełnie inna kategoria, ale powiedzmy ludzie średnio inteligentni bardzo często widzą jakąś szansę, okazję i postanawiają w coś wejść, mają po drodze wiele problemów, ale te problemy rozwiązują albo zatrudniają inne osoby, które pomagają im te problemy rozwiązać. I w tym momencie stają się bogaci, bo ty nie zawsze musisz wiedzieć wszystko, ty musisz zatrudniać odpowiednie osoby. Kiedyś Henryk Ford mówił właśnie, że nie musisz być najbardziej inteligentną osobą, tylko musisz zatrudniać mądre osoby ze szkół, tak? I to jest bardzo ważna umiejętność, też w ogóle budowanie zespołu, ale radzenie sobie ze strachem. Strach zawsze będzie ci towarzyszył, czy to w inwestycjach, czy w biznesie i musisz nauczyć się go kontrolować. Tak samo musisz umieć kalkulować ryzyko. I ludzie, którzy są tacy średnio inteligentni, bardzo często nie dostrzegają wielu zagrożeń i okej, będzie spora grupa osób, którym się nie uda, ale też będzie spora grupa osób, którym się uda. Z kolei jeżeli jesteś mega inteligentny, jesteś po prostu nadinteligentny i czujesz, że jesteś po prostu mądrzejszy od innych osób, to z pewnością wiesz i napisz mi w komentarzu, czy faktycznie tak jest, że faktycznie zbyt dużo analizujesz i bardzo często stoisz w tym samym miejscu. Więc jestem w ogóle ciekaw Twojej opinii, jeżeli czujesz się trochę mądrzejszy od innych osób, inteligentniejszy, napisz mi w komentarzu, czy rzeczywiście jest tak, że po prostu za dużo analizujesz, a za mało robisz. Punkt czwarty. Ludzie wierzą, że pieniądze robią pieniądze, co oczywiście nie jest prawdą, ale faktycznie w pewnym sensie i w pewnym kontekście mogą pomagać. Bo teraz tak, jeżeli jesteś bogaty, jesteś tak zwanym przypadkowym milionerem, na przykład byłeś bardzo utalentowanym bokserem, jak Mike Tyson. Wyrwano cię z getta i naraz okazuje się, że na boksie zarobiłeś $350 milionów. Niewyobrażalne sumy. To tacy ludzie zazwyczaj te pieniądze tracą. Dlatego większość ikon boksu z tamtych lat, gdy był Mike Tyson i inni, gdy boksował Andrzej Gołota, jest dziś biedna. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie mieli ogromny talent sportowy, ale nie mieli talentu biznesowego. Przez co są dzisiaj biedni. Tak samo jest z miliarderami czy milionerami, którzy wygrali na loterii. Ci ludzie wygrywają na loterii i zazwyczaj w ciągu 5 lat tracą cały swój majątek. Jeżeli uważasz, że wygrałbyś na loterii bez żadnych umiejętności finansowych i byłbyś w stanie tą fortunę utrzymać, no to niestety cię rozczaruje. Ostatnio czytałem o gościu, który w Wielkiej Brytanii wygrał niewyobrażalną sumę pieniędzy i powiedział właśnie w momencie, kiedy odbierał tą fortunę, że on będzie bardzo ostrożny, że kupi sobie tylko domek nad jeziorem i kupi sobie samochód. Efekt był taki, że kupił sobie ogromną rezydencję, robił imprezy, kupował znajomym samochody i w ciągu 5 lat zbankrutował i dzisiaj chyba zajmuje się wynoszeniem śmieci, czy jest po prostu śmieciarzem, nie? Więc generalnie zazwyczaj jest tak, że jak ludzie otrzymują ogromny zastrzyk pieniędzy, na który nie są przygotowani i nie są w stanie pomnażać tych pieniędzy dalej, bo nie mają żadnych umiejętności finansowych, to ci ludzie tracą ten majątek w ciągu pierwszych 5 lat. Co więcej, zazwyczaj jeszcze mają długi i bardzo często ludziom się wydaje, że jak będą bogaci, to będą szczęśliwi. To też jest ciekawa sytuacja, ponieważ ten poziom szczęścia faktycznie na początku, kiedy wygrywają na loterii, jest bardzo duży, ale w momencie, kiedy już mają tą fortunę, on zaczyna stopniowo spadać, aż w końcu jest taki sam, jak był na samym początku. Więc pieniądze szczęścia nie dają de facto, ale ich posiadanie naprawdę ułatwia życie i pieniądze mogą być elementem składowym szczęścia pod warunkiem, że sam już teraz jesteś szczęśliwy i sama praca, to co robisz, daje ci poczucie misji, spełnienia i nie zaniedbujesz na przykład innych aspektów jak rodzina czy zdrowie, nie? Więc to jest w ogóle fajny temat, dajcie znać, czy bylibyście tym zainteresowani w komentarzach, ja chętnie w ogóle jeszcze powiem o bogactwie i o szczęściu. W każdym razie chciałem tutaj powiedzieć, że to nie jest tak, że pieniądze robią pieniądze. Jeżeli ty dorobiłeś się jakichś pieniędzy, na przykład w biznesie, skeszowałeś ten biznes, czyli go sprzedałeś, zarobiłeś pieniądze, zacząłeś inwestować na giełdzie, to faktycznie te pieniądze, które masz, ten kapitał, który zdobyłeś, pozwoli ci zarabiać jeszcze więcej. Ponieważ ty tych pieniędzy nie zarobiłeś w sposób przypadkowy, więc będziesz bardziej ostrożny, będziesz podejmował kalkulowane ryzyko, będziesz zdobywał wiedzę, bo wiesz, masz pewne umiejętności, pewne nawyki, które pozwolą ci zarabiać jeszcze więcej. Tak samo jeżeli na przykład masz biznes i zakładasz kolejny biznes, to jest większa szansa, że ten drugi biznes również wypali, ponieważ masz pewne umiejętności. Więc to jest tak, że bogaci zazwyczaj mają umiejętności pomnażania pieniędzy, a ludzie, którzy w przypadkowy sposób zarabiają te pieniądze, je zazwyczaj tracą. Punkt 5. Bogaci są chciwi i powinni się jeszcze pieniędzmi podzielić. Wiele osób wierzy w te przekonanie, że bogaci są chciwi, co absolutnie według mnie nie jest prawdą. I teraz tak, dlaczego bogaci mogą być postrzegani jako chciwi? Istnieje według mnie wiele powodów. Po pierwsze, bogaci nie są uzależnieni od innych ludzi, co oznacza, że jeżeli nie jesteś uzależniony od innych ludzi, to tak naprawdę jesteś samowystarczalny. Więc w opinii innych ludzi możesz być chciwy, nie? Bo nie chcesz się podzielić tym, co masz, nie chcesz robić rzeczy, które robią inni ludzie, nie? I możesz być postrzegany jako chciwy. Ale według mnie jest też jeszcze inna teoria, ponieważ ja uważam, że bogaci uważają i mają takie poczucie, że lepiej gospodarują pieniędzmi niż inni. Bo tak rzeczywiście jest, nie? Bo jeżeli ktoś dochodzi do bogactwa, to zazwyczaj potrafi lepiej gospodarować pieniędzmi. Więc jeżeli podchodzi do niego biedna osoba i mówi mu, daj mi tam piątaka, bo jesteś bogaty, a jestem biedny, to on mówi, że nie, bo doskonale wie, że jeżeli da tej osobie piątaka, da jej setę, da jej 1000 złotych, to ta osoba i tak nic z tym nie zrobi, po prostu przehula te pieniądze. A bogaty, jeżeli te pieniądze zainwestuje, to może zrobić większy użytek dla świata. Czyli dla bogatego lepszym rozwiązaniem jest wziąć pieniądze, zamiast dokonać redystrybucji, następnie zbudować firmy, zbudować fundacje charytatywne i tak dalej, które z jednej strony będą tworzyły świetne produkty, zmieniały rzeczywistość, zmieniały świat, udoskonalały świat wokół nas, co samo w sobie jest dobre, ponieważ jeżeli ty budujesz firmę, zakładasz tę firmę, rozwijasz tę firmę, to ty będziesz potrzebował pracowników, będziesz dawał im pensje, będziesz dawał im chleb tak naprawdę, nie? Więc dla bogatych to samo w sobie już jest jakieś działanie, które powoduje, że innym się polepsza. I doskonale taki bogaty wie, że jeżeli da biednemu pieniądze, to on to roztrwoni. Nieważne ile by się dało. Zobacz sobie na Afrykę, nie? Jedź do Afryki, daj tym ludziom kilka milionów i przyjedziesz za miesiąc albo 2 i oni będą dokładnie w tym samym punkcie. Tak samo jeżeli dasz biednemu pieniądze, on te pieniądze momentalnie przewali na alkohol właśnie, przewali je na jakieś używki, pojedzie sobie do jakiegoś dobrego hotelu, polata samolotem i on znowu będzie w tym samym punkcie wyjścia. Więc nieważne ile pieniędzy byś biednemu dał, on tak to jest w stanie przewalić. Jak mawiał Mike Tyson, nie ma takich pieniędzy, których się nie da wydać, nie? I bogaci rozumieją, że jeżeli chcesz pomóc innym, to trzeba to zrobić w inny sposób. Same dawanie im pieniędzy nic nie załatwi. Trzeba zbudować właśnie fundacje charytatywne, które zmieniają. Trzeba zbudować takie biznesy, które będą dobre dla całej ludzkości. Wiem, że wiele osób nie lubi Billa Gatesa, nie? Ale jeżeli poczytał sobie na temat Billa Gatesa, nad czym on teraz pracuje, to jest rewelacyjne. Gates, nie? Pomyślał, stworzymy ubikacje, które nie będą wymagały oczyszczalni, które będą spalały odpady, a w efekcie jeszcze będą dawały wodę. Więc on woli zainwestować, pozyskać inwestorów, zainwestować część swojego kapitału w projekty, które są w stanie zmienić świat, na przykład na kontynencie afrykańskim, właśnie w taki sposób, nie dając ludziom bezpośrednie pieniądze. Dlatego bardzo często bogaci mogą być postrzegani jako chciwi, ale tymczasem bogaci rozdają tyle pieniędzy, że to się w głowie nie mieści. Co ciekawe, na przykład jakbyś poczytał sobie biografię Rockefellera, to ludzie mówili, że Rockefeller jest bogaty i chciwy, bo największym był postrzegany jako przez prasę jako najbardziej chciwa osoba na świecie, tymczasem był człowiekiem, który rozdał najwięcej pieniędzy biednym, tak, w tamtym okresie. On w ogóle miał taką zasadę, że odkąd zaczął prowadzić biznes, 10% tego, co zarabiał, rozdawał na cele charytatywne. Więc im więcej zarabiał, tym więcej rozdawał. I prasa uważała, że jest mega chciwy, tymczasem on rozdawał więcej pieniędzy niż większość ludzi, o których można było przeczytać w tamtym czasie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny, interesujący. Te 5 punktów zmieniło trochę Twój sposób myślenia. Jeżeli tak, to oczywiście subskrybuj ten kanał, daj mi łapkę w górę, zostaw komentarz, a jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób ja rozwijam swój biznes, kliknij link pod tym nagraniem i dołącz do mojego 21-dniowego wyzwania. A teraz chciałbym Cię zaprosić do kolejnego materiału, w którym Ci powiem o najważniejszym nawyku ludzi bogatych, więc zaraz Ci wyświetlę ten materiał i serdecznie zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.